dość skomplikowana rzecz. Ja myślę, że korzenie to są gdzieś tam w naszej młodości, mojej, kanclerza, tego pokolenia, które my reprezentujemy. Były w czasach stanu wojennego takie tygodnie kultury chrześcijańskiej. Były takie instytucje jak kluby inteligencji katolickiej. Więc to przeświadczenie, że można łączyć pracę naukową z uprawianiem czegoś w rodzaju łączenia kultury, nauki z katolicyzmem. Jesteśmy uczelnią wyższą. Uważam, że jako opcję, nie jako obowiązek, można dać Państwu studentom okazję do wysłuchania osób, które mają coś do powiedzenia. I wydaje mi się, że dzięki panu profesorowi Gorzkowskiemu udało się zebrać takie grono wykładowców i z Krakowa, i stąd z diecezji przemyskiej, naszym wykładowcą był ksiądz arcybiskup, więc myślę, że no to jest jakaś okazja, żeby spotkać się z osobami, które mają coś do powiedzenia. Taka była geneza niewątpliwie.